Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś podwożył ślubu challengerem jednego z widzów. Szybko wskoczyłem do auta, ubrałem garnitur, ale jak patrzę na tą pogodę, nie wiem czy się nie spóźnię. Jak to mówią klasyki, zamówiłam pogodę na ten dzień, a i tak znów padał deszcz. To było dla chłopaka wielkie marzenie, żeby challengerem pojechać do ślubu, a jeszcze bardziej tym challengerem. Mam oczywiście fajny prezent też dla nich, dla pary młodej, nie jadę z pustymi rękoma. Ale najważniejsze jest to, żeby im się podobało. 63 km jeszcze do Dorochuska. Tam odbieram pana młodego i jedziemy do panny młodej. Skończy ci się asfalt i jedziesz cały czas prosto przez taką drogę z płyt asfaltowych. To nie będzie już Ukraina? Nie, na Ukrainę będzie w lewo. Nie, aż mi się płakać chce, cały czas prosto. O Jezu. Fajny? Zajebisty. Ale fura. Dobrze cię widzieć. Robimy to. Wsiadamy, jedziemy dalej. Jaki szok w ogóle. Piękna reakcja. To jest właśnie chłop, który kocha challenger. Siemano. Na ciebie. No co ty? Bardzo dobrze napój. Aha, napój bogów. Bardzo dobry. To ja dla ciebie też coś mam. Panu młodemu pasowała dosłownie każda kobieta pod ręką, ale pojechaliśmy zobaczyć go z panną młodą. To jest mój mokry sen, się tym autem przyjechał. Ram? Nie, ja tym challengerem. Challenger jest super właśnie. Tak, jestem miłośnikiem amerykańskich aut, także... Może kurczę... Nie przyjedzie. Może się tak wydarzyć, że nie przyjedzie. Nie? I co wtedy? Miałeś zastępczy jakieś auto? Strażacki. Jedyny w Polsce. Tak jak spontanem lecimy. Ale masz na włączonej trakcji czy włączonej? Wyłączona. Słuchajcie, no to jak pierdzielnięcie? Nie ma trakcji. Świadek ma największą polewę tutaj. Piona. Warto było się z przodu. Ja nie chcę do ślubu, ja nie chcę. Jeszcze możesz się wycofać! Nie, Robert, bierzemy kopertę i jedziemy na balet. Ile osób na ślubie zaproszony? 145. No nie założę różnicy! U nas miesiąc nie będzie! Kurwa, ale się tak się cieszę, że ja się bardziej nie cieszę tym wesołym. Nie, no tak! Co, będzie brama? Tak. Będzie brama? Przejazd jest zamykany. Kurde, muszę nagrać. Ale dym! Siwy dym! Jest! Jest afera! Jest afera! Co tu się dzieje? Co jest? Ale brama weselna, zajebista! Słuchajcie, trwają grube negocjacje. Grube negocjacje. Przejedziemy, panie świadku, czy nie przejedziemy? Jak to wygląda? Nie, nie przejedziemy. Zobacz, trzy razy rozmowy się toczą. Jest targowanie, jest targowica. Słuchajcie, co tu się dzieje? Jakaś kontrola? Co tu się dzieje? Auto pożarnicze jedyne w Polsce, które się ostało. Jedyne w Polsce. Palimy! Puszczajcie nas! Ile dymu w ogóle! Dziadka nie widać! Ale klimat w ogóle, zobaczcie! Siwy dym! Siwy dym! Co tu się dzieje? Siadek z flaszką! Z pięcioma flaszkami! Co tu się dzieje? Straż graniczna! W GTA już byśmy cztery gwiazdki mieli! Zebraliśmy się teraz pod blokiem panny młodej, którą trzeba wykupić, tak? Od rodziców? Tak. Wiecie, że ślub jest za 15 minut. Tam ksiądz już czeka. Kto to liczy? Ci czasu nie liczą. 10 minut do ślubu, a świadek wozi w budę. Stoimy, czekamy. Ksiądz poczeka. Ołtarz poczeka. Challenger też czeka. Wow. Cześć. Cześć i Robert. Ze mną. Miło mi poznać w końcu. Pięknie wygląda. Dziękuję. I w lewo. Ze mną to wszędzie wjedziesz dzisiaj. No to co? Policjantka. Żółw. Pyk. I tu w lewo. Czuję się jak na egzaminie na prawko. No teraz. Aleluja. Wow. Jakie piękne rzeczy tu się dzieją. I co? Można do ślubu challengerem? Nie, no pięknie wyglądają. $1 000 000. Tak to by było. Wchodzimy więc na ceremonię. Wiele miesięcy przygotowań dla tej jednej chwili. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się,
że czekali na siebie całe życie. I to jest właśnie piękne. Roberta, teraz tak. Nie, broń Boże. Jak się czujesz jako pan już nie młody, no? Już po wszystkim. Już jest na luzie, nie? Jest luz. Uwaga, uwaga. A to też policjanci z Warszawy. To się z Legionowa. Super, dobrze wiedzieć. To też policjanci. To trzeba pasy zapiąć, żeby nie wylecieć na razie. Mnie takimi rzeczami nie przestraszysz. Okej. Okay. Dobrze. Mówiliście, że nie przestraszę. Nie. Nikt mnie nie obrzedził. Przydałoby się trąbić. Pokręciliśmy się tak w kółko, robiąc zamieszanie w całym mieście, trąbiąc klaksonem i rycząc wydechem tak głośno, że na Ukrainie słyszeli. Jak widzicie, dla mnie to też była wielka chwila. Ale super! Patrz, on cię zna! On cię zna! Słuchajcie, klakson nam zgasł! Nie mamy klaksona, rozładował się. Tak, tu. Ale... Jedziemy dalej, proszę. No już się zdziwił! Jedziemy do Warszawy. Tylko w rowie, żebyśmy nie wylądowali. To byłoby wesele. Spoko. Mam znajomych, co wyciągnąć. Macie traktor? A, znajdzie się. Nawet się boi. Było blisko. Bo cyfitka, ale warto było. Słuchajcie, nie może być tak cicho. Może wielkie brawa dla młodych, dla państwa młodych. Chodźcie, ich przywitamy brawami. Jeszcze. Nie może być tak cicho. Super. I to jest potężne V8. Pasuje ci ten wóz. Nie, żebym każdemu to mówił. Każdemu pasuje moim zdaniem. Zajebisty jest. Uwielbiam to auto. Sto lat. Żona czeka, ale poczeka, fura musi być pierwsza. O tak, yeah. Mamy miłość. Jesteście super parą i życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Subskrybujcie program High Five i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.